Najsłynniejsze arie i duety operowe wybrzmiały w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej w czasie koncertu uczestników wokalnego kursu mistrzowskiego światowej sławy tenora Kaludika Ludowa pod patronatem burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej Renaty Surmy. Przede wszystkim to są utalentowani ludzie i przede wszystkim to są na bardzo wysokim intelektualnym poziomie i ja uważam, że każda praca, która się robi z miłością i w niej się wkłada intelekt, intuicja plus wiedza, którą ja właśnie przekazuję, to nie da się ukryć, to sukces po prostu będzie. A co warsztaty dają? No przede wszystkim samo obcowanie z kimś, kto w latach, kiedy Pawarotti, Domingo Carreras, najwybitniejsi śpiewacy, śpiewał w takich teatrach, Teatro alla Scala, bo wynieść Staatsoper, to już sama możliwość pracowania z tego typu artystą jest wielkim zaszczytem. Myślę, że też przede wszystkim to jest podróż w głąb swojego głosu, poznawanie go coraz lepiej, praca nad repertuarem, co daje potem dobre rezultaty w naszej pracy. Nie wyobrażam sobie mieć lepszego wykładowcy. Naprawdę jeszcze, kiedy rozmawiam tutaj ze znajomymi trochę starszymi, którzy mają już większe doświadczenie i opowiadają, jak to wygląda na różnych kursach, to naprawdę tutaj jest pełen profesjonalizm i myślę, że genialne podejście. Bardzo dobry nauczyciel, wręcz można powiedzieć, że bardzo wybitny nauczyciel, ponieważ jest to maestro, dla mnie to jest ogromny mistrz. Nawet na zajęciach do Kaludiego zwracamy się po prostu mistrzu, bo jest to człowiek, który śpiewał w największych operach świata i naprawdę proszę mi uwierzyć, że nie każdy, kto śpiewał na takich scenach, jest w stanie tą wiedzę i to doświadczenie przekazać. Tutaj mistrz naprawdę robi to w sposób wybitny, jest bardzo cierpliwy dla nas, opowiada nam różne anegdotki również ze scen muzycznych, wspaniale przekazuje wiedzę. Są perełki i to jest normalnie, dlatego że każdy jest stworzony za to, co jest stworzony. Nie ma tak, że wszyscy będą śpiewać w Covent Garden Metropolitan. Daj Boże, ja bym się cieszył oczywiście i to byłoby mój największy sukces. Tylko że są tysiące teatrów po całym świecie. Jak pomyślimy w Chinach, to już 1200 teatrów są otwarte. Nowe 1200 teatrów. Także kultura i potrzeby tego duchowego pokarmu to zawsze będzie istniał i uważam, że oni nie muszą śpiewać wszyscy w najlepszych teatrach, ale każdy teatr jest lepszy, jeżeli masz robota, praca, jeżeli się realizujesz w tym, co całe życie kochałeś i to jest faktycznie twoje życie. Bo to się tak wydaje, że to jest tylko śpiewanie, ale tak naprawdę do tego zaangażowane całe ciało i tak naprawdę ten ostateczny efekt, kiedy wychodzimy na scenę, to są lata, lata, lata treningu. I tak naprawdę każdego dnia ten spektakl jest inny, każdy czy koncert, bo to jest nasze ciało i każdego dnia może się to różnić, prawda? Także to jest myślę niesamowite, że tak naprawdę jeżeli nawet śpiewamy 5 takich samych spektakli, to każdy jest inny, bo mamy inne emocje, trochę inne poczucie, inny nastrój, także to jest myślę coś takiego niezwykłego, bo też jednak to jest taka wibracja, która jednak w operze nie mamy mikrofonów, prawda? Więc to jest coś takiego, że nasze głosy sprawiają, że ludzie mają konkretne emocje w trakcie tego spektaklu, więc myślę, że to jest coś takiego niezwykłego w tych czasach. No jest to bardzo niesamowite wrażenie. Jest stres, ale jest to stres mobilizujący, bo w naszym zawodzie chodzi o to jednak, żeby śpiewać dla publiczności. Zawsze się cieszymy, kiedy ludzie przychodzą, są szczęśliwi, chcemy dać radość ludziom. Jest wspaniałe uczucie nie do opisania wręcz.